Ministerstwo Zdrowia jedno. Dyrektorzy szpitali będą mogli sami decydować, ilu lekarzy dyżurnych ma w danym szpitalu pełnić dyżury. Ten postulat to jest postulat, który kierowany był między innymi przez dyrektorów szpitali, którzy uważali, że niektóre wymogi są zbyt wygórowane i wcale nie muszą być w taki sposób definiowane, żeby bezpieczeństwo było zapewnione. Także że sporo myśmy z naszej strony zrobili i myślę, że przekazaliśmy tę informację rezydentom. No i czekamy w tej chwili na ich reakcję. Reakcje są. Coraz więcej lekarzy wypowiada klauzulę opt-out, także w Tarnowie i regionie. Tłumaczenia ministra zdrowia mijają się z rzeczywistością. Lekarzy brakuje wszędzie. W Tarnowie, Brzesku, Dąbrowie Tarnowskiej. Niewykluczone, że także tutaj trzeba będzie zamknąć oddziały. Do pracy na SOR-ze lekarze są wręcz zmuszani. W Dąbrowie Tarnowskiej brakuje lekarzy wszystkich specjalizacji. Pełny raport o stanie służby zdrowia już jutro w serwisie informacyjnym. Do komisariatu policji w Tarnowie zgłosiła się 70-letnia kobieta, która opowiedziała, że została oszukana metodą na policjanta na kwotę 40 tysięcy złotych. W grudniu ubiegłego roku pokrzywdzona odebrała telefon od rzekomego policjanta. Poprosił on o pomoc w przeprowadzeniu akcji przeciwko hakerom, którzy okradają ludzi łamiąc zabezpieczenia bankowe. Kobieta przekazała oszustowi login oraz hasło do konta bankowego, a ten wyczyścił jej konto do zera. Następnie na następny dzień kobieta znowu odbiera telefon i ten sam mężczyzna prosi o kolejną pomoc i o założenie kolejnego kredytu na innym banku na kwotę 20 tysięcy złotych. Tym razem również kobieta niczego nieświadoma, niczego się nie spodziewająca uruchamia tą linię kredytową i również przekazuje loginy, hasła do swojego konta, nowego konta temu nieznajomemu mężczyźnie. Tydzień później po raz kolejny do niczego nieświadomej kobiety na numer stacjonarny dzwonił ten sam mężczyzna i informuje, że nadal rozpracowuje zorganizowaną grupę przestępczą, oszukującą starszych ludzi i po raz trzeci prosi kobietę o pomoc. Kobieta oczywiście po raz trzeci idzie do instytucji finansowej i prosi o założenie trzeciego dla siebie konta oraz utworzenie linii kredytowej. Tym razem kobieta z banku informuje, że konto zostało założone, jednak nie może przyznać linii kredytowej, ponieważ w ostatnim czasie przyznano jej już 3 kredyty. Policja apeluje o ostrożność i rozsądek. Czy Roman Ciepiela może liczyć na poparcie w wyborach prezydenckich Platformy Obywatelskiej? To wciąż pytanie bez odpowiedzi. Zjednoczona opozycja już dwukrotnie spotkała się w sprawie wspólnych list i wspólnego kandydata. Na spotkanie nie zaproszono Romana Ciepieli. W programie Zapytam Wprost Robert Wardzała powiedział, że jest nowy pomysł na to, by wybrać najlepszego kandydata na prezydenta Tarnowa. W Platformie nie ma żadnych decyzji na dzisiaj, jeżeli chodzi o poparcie jakiegokolwiek kandydata. Rozmawia się o różnych personaliach. Pan prezydent Ciepiela również jest osobą, o której się tutaj rozmawia. Być może, ponieważ w ostatnim czasie rzuca się takie pomysły, do mnie dochodzą ze strony struktur Platformy, że może by zrobić prawybory w Tarnowskiej Platformie, tak jak kiedyś to było chociażby w Ogólnopolskiej, kiedy wybieraliśmy kandydata na prezydenta. Wtedy Komorowski ścierał się z Sikorskim i tam Komorowski wygrał te prawybory w całej Polsce, został kandydatem Platformy na prezydenta. Prawybory miałyby charakter bezpośredni i mogliby wziąć w nich udział wszyscy członkowie PO. To na razie koncepcja. O tym, dlaczego kandydata trzeba wybrać jak najszybciej i czy Robert Wardzała, jak głoszą plotki, dogadał się już z Romanem Ciepielą i na niecały rok zostanie jego następcą tuż po serwisie, w rozmowie z szefem tarnowskich struktur PO w programie Zapytam Wprost. Piotr Wójcik za Kazimierza Koprowskiego na przewodniczącego Rady Miejskiej to najbardziej prawdopodobny scenariusz, jaki rozważany jest w szeregach PiS, choć oficjalnie decyzji jeszcze nie ma. Toczą się rozmowy, to rozmawiamy w grupie ludzi. Wie pan, to jest wszystko za świeże jeszcze, bo to przecież ostatnio stało się kilka dni temu, ta cała historia. Dlatego na razie nie mam jeszcze ostatecznego rozwiązania. Przymiarki są różne, ale będzie ostateczne rozwiązanie, to się państwo dowiecie oczywiście. Remont kamienic przy rynku 2021 należących do Muzeum Okręgowego w Tarnowie może w końcu ruszyć z miejsca. Do tej pory były problemy z wyłonieniem wykonawcy w przetargu. Mieliśmy kłopot z rynkiem 2021, taki jak miały i Mościce, i szereg innych instytucji, nie tylko kultury, ale szpitale także na przykład. Po prostu nasze kosztorysy, które powstały 2 lata temu albo nawet i 3,
były niedoszacowane w świetle zmian ustawowych typu płaca minimalna i takie tam inne, już nie mówiąc o materiałach. W związku z tym dwa przetargi nam się nie udały. Dyrektor muzeum liczy na to, że dzięki dodatkowemu wsparciu z Urzędu Marszałkowskiego w kolejnym przetargu, który ma zostać rozstrzygnięty w styczniu, uda się wyłonić wykonawcę. Musieliśmy także przesunąć terminy, czyli w tej chwili terminem zakończenia prac konserwatorsko-remontowych oraz tworzenia wystawy Dzieje Tarnowa i regionu to jest koniec 2019 roku, jak wszystko dobrze pójdzie. Dodajmy, że wewnątrz kamienic Tarnowskiego Muzeum powstanie stała wystawa Dzieje Tarnowa i regionu. 1762 maluchów przyszło na świat w zeszłym roku w tarnowskich szpitalach. To o 162 więcej niż w roku 2015. 880 noworodków to chłopcy, 882 to dziewczynki. Najchętniej wybierane imiona to Jakub i Zuzanna. Wysoko pod względem popularności są także Lena, Julia i Milena oraz Kacper, Wojciech i Szymon.